rodzic z rodziców powiedział, że on dostrzega nas i postrzega nas jako, w cudzysłowie podkreślam, pana Zbigniewa Bońka i trenera Adama Nawałki. Więc... Właśnie, słuchajcie, co robimy, bo może się przeniesiemy jednak tam, czy nie? Czy czekamy... Tak? To co? Dogrywamy tu, tak? A ja myślę, że... Tak? Dobra. My jesteśmy nauczeni do takiej pogody, więc Jacku, ciebie także zachęcamy. Tak, bardzo się cieszę, że mogę w deszczu tutaj pobawić. Trochę wytrwałości, tak. Nauczę się trochę wytrwałości. Nie jesteśmy z cukru, jak to często powtarzamy w naszej pracy. Czyli nie musi być ktoś piłkarzem później. Po prostu chce się rozwijać, chce ćwiczyć, chce być sprawnym fizycznie. Może się do was zgłosić. Natomiast dzisiaj gdzieś pod wodzą Ireneusza Jelenia, który jest prezesem naszego klubu, a także działaczy, którzy naprawdę zostawiają tutaj serducho. Serducho jest wszystko tak, jak być powinno. I warto też wspomnieć o panu Arkadiuszu Rzesińskim, naszym koledze, trenerze, który spina to wszystko, jeżeli chodzi o kwestie sportowe. Dwa słowa trzeba powiedzieć, bo myślę, że jeszcze w Cieszynie nigdy nie było aż tak profesjonalnie prowadzonego klubu pod względem zarządzania nim, a także pod względem sportowym. Oni mają tyle zalet, że aż się zastanawiam, no proszę. Dobra, to wymieńcie jakąś wadę może. Znacie jakieś wady swoje i jesteście w stanie o nich opowiedzieć, czy średnio? Moje, nasze? No, znaczy, albo znaczy możesz powiedzieć coś o wadach Karola, a Karol na pewno nie poznacie. Znaczy, ja swoje wady znam jak najbardziej. Jakąś jedną możesz wymienić? Czy nie chcesz o niej mówić? Nie, no ja myślę, że...